Cześć, mam na imię Olesia i jestem artystką. Co prawda dzisiaj ja bym chciała opowiedzieć o systemie edukacji na Ukrainie. Dlaczego? Ponieważ osobiście ja mam doświadczenie uczyć się i w systemie ukraińskim, i w systemie polskim, dlatego ja widzę tą różnicę i o tej różnicy dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, a także możemy wyrazić swoją opinię, gdzie mi wydaje się jest lepiej, gdzie gorzej i co jest lepiej, a co gorzej. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawajcie i oglądajcie. I tak, swoją taką pierwszą przygodę z edukacją albo z nauką dzieci mają już w przedszkolach. Ja nie wiem, jak jest w polskich przedszkolach, czy też zaczynają już czegoś się uczyć, ale z tego, co pamiętam, to mieliśmy angielski bodajże i jakieś czytanie, czyli takie jakieś po prostu wstępne lekcje, jakieś nauczanie się dni, tygodni po angielsku albo jeszcze coś, coś takie łatwe. Później stoi przed wyborem wybór szkoły. Warto zauważyć, że w Ukrainie są dwa typy szkół. Jest zwykła szkoła, ona tak się i nazywa, szkoła, a jest bardzo podobne w wymowie jak polski gimnazjum, tylko w Ukrainie to jest gimnazja, czyli można powiedzieć gimnazja. I różnica jest taka, że szkołę uważają, że to jest po prostu szkoła, taka zwykła szkoła, a natychmiast gimnazja, możemy mówić, że gimnazjum, to jest taka szkoła dla bardziej mądrych dzieci. Co prawda, ja tam uczyłam się 3 lata i przez 3 lata byliśmy debilami dla naszej pani. Chyba dlatego uczyłam się tam tylko 3 lata. Ale chodzi o to, że tam trzeba bardziej się starać, bardziej się przykładać. Po prostu rodzice, kiedy oddają swoje dzieci do tej szkoły, to myślą, że wyrośnie jakiś geniusz. Natychmiast wyrasta człowiek z urazem psychicznym. Ponieważ tam faktycznie trzeba dużo się przykładać, no i bardzo cierpią psychikę, powiedzmy tak. Także chciałabym zauważyć, że na Ukrainie są 3 etapy szkoły, jeżeli można tak powiedzieć. I one dzielą się na 1-4, to jest początkowa szkoła. Później jest 5-9, to jest średnia szkoła. I po tych 9 latach dziecko wybiera, czy jemu zostawać się w szkole na 10-11 klasę. To są jakby starsze klasy. Także to można porównać do liceum ogólnokształcącego w Polsce, ponieważ to jest po prostu kontynuacja szkoły, po których pisze się matura i idzie się na studia, ale również dziecko może wybrać, tak jak i w Polsce, pójść do technik. Także chciałabym dodać, że na Ukrainie wakacje w szkołach trwają 3 miesiące, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, ale dobrego być dużo nie może, więc kiedy osoby, które decydują się, że idą do technikum, to w technikum i na studiach już są wakacje tylko 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień. Także taka ciekawostka, w Polsce największą ocenę, którą można uzyskać, to jest 6, natychmiast w Ukrainie to jest 12. Kiedy rodzice już wybrali szkołę dla swoich dzieci, czyli zdecydowali, czy to zwykła szkoła, czy to ta sama gimnazja, to dzieciaczki przez jakiś czas przed rozpoczęciem nauki mają, powiedzmy, takie lekcje przygotowawcze w swojej szkole, w tej, w której oni będą się uczyć, i te lekcje są już z ich przyszłą panią wychowawczynią, która będzie ich uczyła następne 4 lata, czyli to jest właśnie ta początkowa szkoła 1-4. Będąc w tej początkowej szkole, dzieci mają swoją salę, gdzie oni przebywają cały czas, a także oni mają swoją jedną panią wychowawczynię, która uczy ich większości lekcji, i właśnie nauczyciel zmienia się jedynie na takie przedmioty jak angielski, WF, muzyka albo religia. Także ja nie wiem, czy jest takie coś w Polsce, ale dzieciaczki w tej początkowej szkole 1-4, oni mają wyżywienie 2 razy dziennie, czyli ranem śniadania jest gdzieś o godzinie 10 i później obiad. Obiad jest dla tych osób, którzy zostają na przedłużoną grupę. Ja nie wiem, czy można tak nazywać, ale w Ukrainie tak to się nazywa. I na
tych, powiedzmy, że to są zajęcia dodatkowe albo godziny dodatkowe, na tych godzinach dzieciaczki wykonują zadania domowe, ale już z inną panią wychowawczynią, która też jest z nimi przez 4 lata, tylko że ona z nimi jest po normalnych godzinach, czyli na tych godzinach dodatkowych. No i dzieci tam wykonują zadania, bawią się. Po prostu tam zostają dzieci, których rodzice nie mogą odebrać wcześniej, bo na przykład pracują. Dalej, po 4 klasie dzieciaczki piszą taki egzamin końcowy, jeżeli można to tak nazwać, bo ja pamiętam, że nas straszyli tym egzaminem, ale tak naprawdę nic tam strasznego nie było. I dzieci jak piszą ten egzamin, mi wydaje się, że to jest po prostu matematyka, język ukraiński i angielski, jeżeli się nie mylę. I dzieci przechodzą do 5 klasy, oni zostają w tej samej szkole, nie zmieniają szkoły tak jak jest to w Polsce. I zmienia się jedynie sala i ich wychowawczyni. W Ukrainie jest tak, że nawet jeżeli ty przychodzisz do 5 klasy, czy tam do 10, 11, twój klas ma swoją salę, w której może przybywać przez cały dzień na wszystkich przerwach. Jeżeli odbywają się tam jakieś lekcje, to właśnie być na tych lekcjach w tej sali. Ja pamiętam na przykład, że moja wychowawczyni była nauczycielką od języka angielskiego i niemieckiego i z nią mieliśmy lekcje w naszej sali. Ale na przykład na inne lekcje, tak jak tam fizyka, chemia, my przechodziłyśmy już do innych sal, ale wracałyśmy na przerwę do swojej sali. Także chciałabym powiedzieć taką ciekawostkę, ja nie wiem jak to jest w polskich szkołach, ale na przykład w mojej szkole było tak, że mieliśmy około swojej sali albo w swojej sali takie szafy, gdzie zostawiałyśmy ubrania. Także zmieniałyśmy buty na jakieś adidasy albo klapki, bo nie wolno było chodzić w tych butach, w których przeszedłeś do szkoły. I nie wiem, na czym to polegało, ale po prostu była taka zasada. Także w Ukrainie trzeba nosić mundurek, przynajmniej tak było w mojej szkole i w tej, co ja uczyłam się w gimnazji. W gimnazji po całej Ukrainie dzieci chodzą w zielonych mundurkach i obowiązuje ich nosić i dół, i górę. Natomiast w mojej szkole obowiązywało nas nosić tylko górę, czyli jakaś marynarka albo kamizelka i to był kolor... Taki winny kolor. Ja zapomniałam, jak się nazywa ten kolor, dlatego ja gdzieś tutaj pokażę go. Także chciałabym troszkę opowiedzieć o przedmiotach, które są w ukraińskich szkołach. I tak, pierwszą taką różnicą jest język ukraiński. Z tego co wiem, w Polsce wszystko jest połączone w jeden przedmiot, język polski, czyli i gramatyka, i jakaś literatura, czytanie i tam są nie tylko polskie utwory, no i jeszcze dodatkowa literatura zagraniczna. Natomiast w Ukrainie język ukraiński jest podzielony na język ukraiński, literaturę ukraińską oraz światową literaturę i mi wydaje się, to jest bardzo dobre, ponieważ przez 5 lat, czyli w tej szkole 5-9, dzieci poznają dosyć tego, że swoją literaturę, tak jeszcze literaturę światową, także w Ukrainie matematyka jest podzielona na 2 osobne przedmioty. Osobna jest algebra, drugi przedmiot, czyli geometria. Również w ukraińskim systemie historia to też 2 osobne przedmioty, ponieważ jest historia Ukrainy od pradziejów i do teraźniejszości, oraz historia światowa, też od przedhistorii do teraźniejszości. I tak od klasy 5 do 11 można poznać bardzo fajnie całą historię i polubić ją. Także z takich dodatkowych przedmiotów w Ukrainie są muzyka, która jest bodajże do klasy 7 albo 8. Jest malowanie, które jest też do klasy 7 lub 8, jest takie coś jak trudowe nauczania. Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski, ale chodzi o to, że klasa dzieli się na 2 grupy. Osobno są chłopaki, osobno są dziewczyny. Dziewczyn uczą szyć, robić jakieś zabawki. Ja pamiętam, że jakoś robiłyśmy kanapki nawet, czyli po prostu robienie coś rękami to jest bardzo fajny przedmiot.
Natomiast chłopaków uczą robić na przykład półki, krzesła i to też bardzo się przydaje, jeżeli w domu nie ma komu cię tego nauczyć. W Ukrainie również jest religia. W Ukrainie to ten przedmiot jest raz w tygodniu i on tak nie przeszkadza jak w Polsce nikomu. U nas po prostu jest mniejszy nacisk na ten przedmiot. Również mamy w 9 klasie taki przedmiot związany z kulturą oraz historią sztuki, czyli taki podobny przedmiot jest w polskim liceum w 1 klasie. Też podobnych rzeczy się uczy. Również z takiego dodatkowego przedmiotu jest osnowy etyki. Ten przedmiot jest w 5 klasie i to jest również bardzo fajne, no bo uczą różnych zasad, jak być grzecznym, kulturalnym, jak poprawnie mówić, jak zwracać się. To jest bardzo fajne, bo nigdy nie wiesz, a może jutro będziesz pić herbatę z królową Elżbietą, więc trzeba znać zasady. Na końcu 9 klasy znowu piszemy egzamin. Zazwyczaj są 4 egzaminy, jeżeli ja się nie mylę. To jest język ukraiński, pisze się dyktantą. Matematyka, na której ja ściągałam. Angielski też pisze się i również pisze się historia. Tak, historia Ukrainy pisze się. Po zakończeniu 9 klasy wybieramy, czy zostać nam w szkole na klasę 10-11, czyli jak mówiłam, to jest taki liceum ogólnokształcący, czyli po prostu kontynuacja szkoły, czy wybrać się do technikum. W Ukrainie ten technikum dzieli się na takie 3 różne uczelnie, powiedzmy. To jest uczelnie, czyli również można powiedzieć, że to jest zawodówka, ale ja bym nie nazwała tego zawodówką, ponieważ i pod tym uczelniczym można pisać spokojnie maturę. Jest takie coś jak technikum zwykły i jest takie coś jak college. Mi wydaje się, że to wszystko różni się po prostu liczbą uczniów, które są w uczelni. Także mi wydaje się, że taką znaczącą różnicą między tymi technikum, uczelniczym i college'em jest to, że do technikum i do college'u trzeba zdawać egzaminy i jeżeli nie dostałeś się na darmowe nauczanie, to musisz za niego płacić. Także jeżeli ktoś uczy się w technikum czy w college'u, to może nie tylko uczyć się 4 lata, a również pójść na, nie wiem, czy to się nazywa magisterka, czy jak, ale pójść jeszcze na dodatkowe 2 lata, czyli już uczy się 6 lat i dostać bodajże certyfikat, to się nazywa, i pójść gdzieś uczyć, czyli on normalnie dostaje taką pedagogikę i może uczyć w szkole lub również w takich liceach. Po technikum, tak jak i po szkole, każdy może napisać maturę, może i napisać oczywiście, to jego prawo, i pójść normalnie na studia. Czyli osoba, która skończyła szkołę 11 klasy, ma 17 lat i idzie na studia. Osoba, która skończyła na przykład technikum, ma, jeżeli się nie mylę, 19 lat i wtedy idzie na studia, czyli po prostu jest taka różnica. Matura w Ukrainie to jest dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ ja również pisałam maturę na Ukrainie i w Polsce i tutaj Polska mi bardziej imponuje. W Ukrainie matura wygląda tak, że musimy obowiązkowo zdawać język ukraiński, czyli tam jest połączenie literatury i gramatyki języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej. Po prostu 30 zadań jest z literatury, 30 z gramatyki i na końcu jest rozprawka. My mamy wybór pisać matematykę albo historię Ukrainy. Ja pisałam historię Ukrainy, dzięki Bogu. I w Ukrainie wybiera się 3 przedmiot oraz 4. Więcej pisać nie można niczego, czyli można pisać maks 4 przedmioty. I tak każda osoba, która na przykład idzie do 10-11 klasy, ona od razu idzie i na zajęcie dodatkowe z tych wszystkich przedmiotów, które będzie zdawała na maturze. Można zrozumieć, ponieważ każdy chce dostać się na darmowe studia, a to jest bardzo trudne,
ponieważ żeby dostać się na darmowe, po prostu twoja średnia musi być powyżej 180, a najlepiej 190, żeby pójść na darmowe studia. I mi wydaje się, że to takie podzielenie na darmowe studia i płatne to jest bardzo okropne, ponieważ ja wiem na przykładzie nad Akademii Sztuk Pięknych w Ukrainie, kiedy osoby są po liceum plastycznym, może nie mieli jakiejś możliwości, żeby chodzić na zajęcia dodatkowe tam z matematyki, czy tam język, czy jeszcze coś, i po prostu zdali, jak zdali swoją maturę, tak? I kiedy oni chcą dostać się na darmowe, no bo każdy chyba wie, jaka jest sytuacja w Ukrainie, każdy może sobie pozwolić płacić 30 tysięcy hrywen na rok za studia i plus jeszcze wynajmować mieszkanie, tak? I właśnie to jest bardzo głupie, ponieważ nawet jeżeli ty pięknie zdałeś konkurs wstępny, czyli po prostu masz maks punktów, wszystkie etapy, wszystko, ale twoja matura nie błyszczy, no tam na przykład po prostu nie ma powyżej 180, tak? No to jesteś trochę w dupie, ponieważ nie dostajesz się na wymarzone studia. I tutaj mi bardzo Ukraina nie odpowiada przez to dużo ambitnych, utalentowanych osób po prostu nie mają możliwości uczyć się. A z tym, że ja wiem, jak wyglądają uczelnie, jak wyglądają akademiki w Ukrainie, czasem ja zadaję się pytaniem, gdzie kurwa maś idzie tyle pieniędzy, które płacą studenci, ponieważ tyle, ile płacą, to można już wszystko w złocie zrobić, natychmiast w złocie niczego nie ma i... Dlatego tutaj Polska jest jak najbardziej dla mnie takim krajem, który pozwala na naukę i nawet nie tylko osobom, które są Polakami, na przykład i osoba z Ukrainy, która ma odpowiednie dokumenty, też może uczyć się za darmo. I tak na zakończenie, ja uważam, że system w Ukrainie, w sensie nauka sama, to jak podają materiał albo jeszcze coś, nie jest zły, ale i nie jest najlepszy, ponieważ jakby on był po prostu najlepszy, to nikt by nie chodził na zajęcia dodatkowe w 10, 11 klasie, żeby napisać maturę. Ale jako była uczennica zwykłej ukraińskiej szkoły, ja bardzo dobrze wiem, jak wygląda korupcja w ukraińskich szkołach i ja wiem, że każde świadectwo, każdą ocenę, tak, ocenę można kupić i moim zdaniem to jest nienormalne, ponieważ to jest głupie. Dlaczego kupować oceny? Oczywiście ja nie mówię za wszystkie szkoły, tak? Ja opowiadam tylko o swoim doświadczeniu, o swojej szkole, ale to jest nie do zrozumienia, ponieważ jak można kupować świadectwo dla swojego dziecka? Ja mam wrażenie po prostu, że rodzice, społeczeństwo nie rozumią, że od, powiedzmy, mózgu ich dzieci i to, jak oni uczą się, zależy ich przyszłość, przyszłość państwa przede wszystkim. Wyprzedzając wasze pytania, czy można kupić wynik matury? Z takimi ploteczkami to się nie spotykałam. Ale i powiem wam dlaczego, ponieważ ja spotkałam się z innymi ploteczkami, kiedy w Ukrainie jest coś takiego, że na końcu 11 klasy, ale to jest tylko w szkole, nie w technikum, nie w liceum, na końcu 11 klasy osoby, którzy mają najwięcej dwunastek, czyli po prostu są genialni, geniusze, dostają złoty medal na koniec szkoły, ale ten medal, czyli te oceny trzeba jeszcze potwierdzić na maturze. Jeżeli świadectwo nie potwierdza się na maturze, czyli piszesz gorzej o wiele swoją maturę, no to nie dostajesz złotego medalu, a także szkoła ma ewidentnie problem z tym, że dlaczego na świadectwie są takie ładne, piękne oceneczki, a matura jest napisana źle, czyli to jest po prostu niemożliwe, żeby osoba, która ma genialne oceny, napisała źle maturę. Więc ja wiem, ploteczek oczywiście, że są osoby, które miały ładne świadectwo, ale
maturze nie napisali i na zakończeniu szkoły było im bardzo przykro, a najbardziej przykro było im bogatym rodzicom, że ich dzieciaczki nie dostali złotego medalu. Smutek. Również mi się nie podoba system płatne studia, darmowe studia, płatne technikum, darmowe technikum. No jak i mówiłam, ponieważ jakaś utalentowana osoba może po prostu nie dostać się na darmowe miejsce, a czasem to darmowe miejsce naprawdę jest potrzebne, ponieważ zawsze może znaleźć się osoba, która kupi sobie darmowe miejsce przez znajomości, załatwi albo jeszcze coś. I to jest bardzo głupie i tutaj ja bym powiedziała, że Ukraina sama niszczy swoje społeczeństwo i tutaj daje duży plus Polsce, gdzie jest darmowe nauczania, darmowe studia. Więc tak jak mówię, są plusy, są minusy i te plusy i minusy będą zawsze. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Przynajmniej starałam się. Szczerze powiem, ja trochę martwię się zawsze, kiedy nagrywam takie coś. Dlatego mam nadzieję, że ten filmik był dla Was naprawdę ciekawy. Przepraszam za błędy językowe również. W opisie znajdziecie linki na mój Instagram, na mój zwykły profil i na artystę. Może będziecie ciekawi, jak wyglądają moje obrazy. I także możecie dzielić się w komentarzach, co myślicie o tym systemie ukraińskim, ponieważ jak mówię, on ma swoje plusy, ale minusy w tej chwili przeważają te plusy. Dlatego dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pa, pa! I nie zapominajcie stawić łapkę w górę.